Dzień dobry, kochani. Jestem dzisiaj tutaj, aby powiedzieć Ci, że potrzebujesz Zbawiciela, że potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha, aby wejść do Bożego Królestwa. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj przybliżyło się do Ciebie Królestwo Boże. To bardzo proste. Potrzeba decyzji Twojego serca. Potrzeba decyzji, prostej wiary w dzieło krzyża. Prostej wiary, że Jezus Chrystus ponad 2000 lat temu wykonał już to potężne dzieło. Umarł za każdy grzech, za każdą konsekwencję grzechu. Poniósł karę należną człowiekowi. To On stał się ofiarą. To On umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał prawdziwie w ciele, abyś Ty mógł być pojednany z Bogiem na zawsze. Jeżeli dzisiaj w swoim sercu staniesz przed Bogiem i uwierzysz, że On to zrobił dla Ciebie, że On to zrobił dla Ciebie, abyś Ty mógł żyć. Zbawiony będziesz. Jeżeli weźmiesz imienia Jezus nad swoim życiem, zbawiony będziesz dzisiaj. Dzisiaj. Ja, kochani, ponad 25 lat mojego życia żyłam w błędzie. Żyłam opanowana przez religię, że muszę sobie zasłużyć na zbawienie. Byłam bardzo religijna, ale moje życie było puste i nie znałam osobiście Jezusa Chrystusa. Ale 2 lata temu zawołałam do Niego. Odpowiedziałam na prostą prawdę. Odpowiedziałam ze szczerego swojego serca i wypełnię mnie do święty i stałam się obywatelem nieba. Dzisiaj mam pewność zbawienia. Zapytaj siebie dzisiaj, czy masz pewność zbawienia? Jeżeli nie, to ratunkiem jest Jezus Chrystus. I On dzisiaj może stać się Twoim Zbawicielem osobistym, Panem i Zbawicielem. Jeżeli tak zdecydujesz, zawołaj jeszcze dzisiaj do Jezusa Chrystusa z głębi swojego serca, a zbawiony będziesz. Staniesz się nowym człowiekiem. Staniesz się człowiekiem, który zna Boga, który idzie do nieba. Czy tego chcesz? Czy tego pragniesz? Dzisiaj przeprosuj sobie, że żyłeś bez Boga. I oddaj mu swoje życie. Oddaj go swoim Panem i Zbawicielem. Ja tak robiłam. Moi przyjaciele też. Jesteśmy ludźmi, którzy idą do nieba. Czy chcesz nieba? Dzisiaj zawołaj do Jezusa. Amen.